Wyznacz równanie prostej, prostopadłej do prostej o równaniu y równa się 3 piąte x minus 2 i przechodzącej przez punkt P o współrzędnych minus 10, 4. Mamy wyznaczyć równanie prostej, nazwijmy ją sobie L. Na razie nie wiemy o niej nic, więc zapiszemy tylko jej postać kierunkową, czyli y równa się ax plus b. Wiemy tyle, że prosta L, ta, której szukamy, jest prostopadła do prostej k. Zapiszmy to, że L jest prostopadłe do k. Jeżeli dwie proste są do siebie prostopadłe, to spełniają następujący warunek. Iloczyn współczynników kierunkowych tych dwóch prostych, czyli prostej k i prostej L, musi wynosić minus 1. Oznacza to, że jeżeli znamy współczynnik kierunkowy prostej k, to wykorzystując to równanie, szybko policzymy współczynnik kierunkowy prostej L. Podstawmy do naszego równania. Współczynnik kierunkowy prostej k to są 3 piąte. Współczynnik kierunkowy prostej L został po prostu nazwany A i to ma wynosić minus 1. Chcemy stąd policzyć A, więc pozbędziemy się 3 piątych. Z obu stron nie pomnożymy przez 5 trzecich. Po lewej stronie zostanie nam A, a tu mamy minus 5 trzecich. Obliczyliśmy w ten sposób współczynnik kierunkowy naszej prostej L. Już coś o niej wiemy. Podstawmy ten współczynnik kierunkowy do naszego równania. Czyli równanie teraz wygląda następująco. Y równa się minus 5 trzecich x plus b. W naszym równaniu brakuje już tylko współczynnika b. Aby go obliczyć, wykorzystamy drugą informację. Wiemy, że punkt P należy do naszej prostej L. Skoro do niej należy, to współrzędne tego punktu będą spełniały to równanie. Czyli pod x i pod y możemy podstawić do naszego równania. Czyli pod y wstawimy sobie czwórkę. Pod x wstawiamy minus 10. Mamy plus b. W ten sposób dostaliśmy równanie z niewiadomą b. Czwórkę zostawimy. Teraz mamy minus razy minus daje nam plus. 5 razy 10, 50 trzecich. Plus b. 50 trzecich przeniesiemy na lewą stronę. Wyciągniemy jeszcze całości. Czyli dostaniemy 4 minus trójek w 50 mieści się 16. I 2 trzecie, czyli dostaniemy b równa się minus 12 i 2 trzecie. Możemy już nasze równanie zapisać w całości, czyli prosta L ma równanie y równa się minus, już tu też w całości wyciągnijmy, czyli mamy 1 i 2 trzecie x minus 12 i 2 trzecie.